Przychodnia centrum przeprowadza postępowania roczne zwykle i takie postępowanie w grudniu przeprowadziliśmy. Także mamy umowę podpisaną na kolejny rok. Natomiast cena jest o 100% wyższa niż w roku poprzednim. Tak obrazowo załóżmy, jeżeli bez dystrybucji, bo to są ceny urzędowe, na które my nie mamy wpływu i one też na pewno ulegną wzrostowi, tak samo jak ciepło miejskie, prawda? Więc to wszystko będzie się sumować i kumulować. Natomiast sama energia, załóżmy, jeżeli my płaciliśmy jakieś 24 grosze za kilowatogodzinę, no to w tej chwili ta cena to jest 58 groszy. Czyli to o 100% wzrośnie nam cena energii. Na razie mamy umowę do końca marca, w związku z tym jeszcze tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka. Także liczymy na dobre wieści, że tego czasu jednak to się w miarę wszystko stabilizuje, ale oczywiście obawiamy się tej sytuacji. No wiemy, że te podwyżki to jest trochę podobnie tak z tymi pensjami, tak? No dopiero ludzie się przekonali wczoraj i dzisiaj, jak wygląda sytuacja z pensjami. Być może wiele rzeczy się w jakiś sposób wyjaśni czy wyprostuje i na to też liczymy w kwestii prądu. Oczywiście podwyżki, tak jak się mówi, w granicach 30%, jeśli chodzi o prąd, to nie są dla nas zabójcze w tym momencie. Ale jak będzie naprawdę, to zobaczymy. No my pracujemy według planu, tak, że no jak to będzie wyglądać ogólnie, to trudno jest powiedzieć na dzień dzisiejszy. No natomiast w skali naszej przychodni to nie są jakieś ogromne koszty w porównaniu do wszystkich innych, bo załóżmy sama energia elektryczna to około 35 tysięcy rocznie, czyli teraz to wzrośnie do 70 tysięcy rocznie. Plus dystrybucja, która jest dużo wyższa, bo załóżmy, że jak jest 30 tysięcy energii, to jest 50 tysięcy dystrybucji. No. Czyli liczymy na wzrost do około 180 do 200 tysięcy złotych, no i to muszę uwzględnić w planach na rok przyszły.